Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. W końcu zacząłem robić ściany. No, tymczasowo taki będzie wzorek. Jeszcze tutaj dorzucę akcent żółty, taki fajny. Będzie słupek, coś tak jak w korytarzu miałem. I użyję do tego prawdopodobnie tego sandy bloka, żeby to było bardziej żółte. Bo nie wiem, czy są jakieś bardziej żółte słupki. Chyba, że potnę normalny, jasny piaskowiec. Tego jeszcze nie wiem. W międzyczasie. Tak, tam jest pełno creeperów. Osoba, która pociągnie za tą dźwignię, dostanie bana na serwer. Nie, no żartuję. W tej chwili ich jest tam tyle, bo chciałem wam powiedzieć o bugu, który w sobie był. Pamiętałem o nim, później zapomniałem. Mianowicie item dakty nie widzą skrzyń podwójnych jako skrzynia jedna wspólna. Czyli jeżeli item dakt jest przyklejony do tej części, to do połowy skrzynię wypełnisz. A potem już jest problem, dlatego proponowanym obejściem tego jest zainstalowanie hopera, który będzie stanowił bufor między item daktami. No chwilę mi zajęło zorientowanie się, o co chodzi, bo tak jak tutaj były takie czerwona poświata, to jest, że jest stuffed items tak zwane, czyli że rura jest zapchana itemkami. Chwilę mi zajęło, żeby się połapać, o co chodzi. I żeby to wyłączyć. Dobra, ja myślę, że creeperów nam na razie wystarczy w ilościach. I to też, co żeśmy pisali o tym, że potrzebne jest jeszcze pasywne spawnowanie mobów. To jakaś bujda jest chyba, słuchajcie. Tyle tego mobeses tam się przelewa, że ho ho. Może to jest jakaś kwestia w konfigu, żeby to zmniejszyć albo zmienić. No ale na polcie mamy tego aż za dużo. A teraz gunpowder również w dużej ilości klepiemy. Przeszedłem do dziury. Tak też również zacząłem robić te ściany właśnie z uwagi na ilość tych creeperów, która tam nas, że tak powiem, mogła nawiedzić, gdyby ktoś coś nacisnął nie tak jak trzeba w złym momencie, czyli tutaj myślę o otwarciu tych drzwi. Jakby się te wszystkie creepery stamtąd wysypały, to byśmy po prostu no, nie mieli domu. Mielibyśmy jeden wielki krater w ziemi i jeszcze by się dymiło przy okazji. Więc stąd również ta ściana. Czy ona będzie jakoś podświetlona? Chyba nie sądzę. Jeszcze co prawda nie zdecydowałem do końca, ale też ona właśnie ma spełniać taką funkcję, powiedzmy sobie, odgradzać nas. Ojej, ale ścina, coś mnie strasznie przycięło. Nie sądzę, żeby to już były te creepery. Może to ilość itemków w item dakcie, która ciągle tutaj płynie. No i tak, dobra, jeśli chodzi o te ściany, to myślę, że ja je sobie dokończę jakoś tak po drodze. Nie wiem, może jeszcze. Zresztą zaraz zobaczymy, może się jeszcze rzucę na ten piaskowiec, którego nie mamy za dużo, co prawda. A to ściany to jakoś inaczej będę musiał zrobić, bo jest niestety chyba trochę bardziej parzysta niż cała reszta i zobaczcie, ze wzorka. No, bo tu na rogu jest taka dziwna dziura się robi. Więc tak. Jeśli chodzi o ten reaktor, również dzisiaj zaczynają się pojawiać różne dziwne problemy, zwłaszcza z dostępem. Ciekawe, czy te redstone porty można wsadzić od spodu. Bardzo chętnie bym to zrobił i myślę, że tak zrobię w którymś momencie, jeśli jest to możliwe. A ewentualnie od boku. Teraz, kiedy to wszystko budowałem ścianami, to już nie jest takie fajne. Nie ma takiej potrzeby, żeby to tak oglądać. Również wiecie co, tak ten port do energii też bym wystrzelił gdzieś z boku, z tyłu, nie wiem, jakoś tak cokolwiek, żeby go po prostu nie było widać, żeby można było krążyć naokoło tego reaktora. Inna sprawa, że teraz tak jak na to patrzę, to widzę, że pomieszczenie nie zostało przemyślane pod kątem tej budowli, czyli konkretnie tego reaktora. Może coś z tym zrobię, może to gdzieś przeniosę. Jak? Dobra, wiecie co? Zobaczmy, co jesteśmy w stanie z tym zrobić. Dajcie mi tutaj trochę piachu. Piachu mamy. Ciekawe, czy mam gliny. Nie sądzę. Glina poszła się do Tamcrafta. Clay. Może jestem w stanie użyć Minium Stone'a, żeby zrobić trochę gliny. Myślimy tutaj o tej glinie. Z Gravela. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Gravela mamy, no, nie tak dużo, ale bardzo dobrze. To się przyda. Tutaj zrobimy sandstone, z czego zrobimy smooth sandstone. Nie, piasek odstawiamy. Smooth sandstone wygląda tak. Nie? To wiemy i lubimy. Czy mam piłę? Mam piłę. Teraz musimy jeszcze tylko zrobić sobie glinę. Aj, właśnie sobie coś uświadomiłem. Gravel. Gravel, gravel. Nie, to byłaby sad block. Jeszcze jeden gravel. I mamy cały stack gliny. Właśnie sobie uświadomiłem, że żeby ją przepalić, potrzebuję również jakiejś dziwnej receptury, bo piecyk chwilowo wylądował na dole. Nie, cały ten ten. Co by to z tym zrobić? Muszę dostawić sobie graty. Muszę dostawić sobie graty, bo jak robiłem magazyn wcześniej, przepalarkę automatyczną wszystkiego, to właśnie zostałem bez piecyka podręcznego. Jak to wygląda sytuacja? Jakoś tak, średnio. Dodałem drugi bufor, więc no trudno. Na razie się będzie musiała przepalać w ten oto sposób. Również zmieniłem trochę konfigurację. Teraz pulverizer nie pompuje już bezpośrednio do redstone furneya, tylko pompuje w dół. A to dlatego, że czasem itemki wypadają z pulverizera takie, które nie da się przepalić i po prostu mi się to zapychało. Inna sprawa, że wtedy pulverizer jest zapchany i czeka i nie pobiera następnych itemów i tak dalej, i tak dalej. I to po prostu robi takie. Rozumiecie, co mam na myśli. Dodatkowo biegam i skanuję wszystko, co się da. Tak, biegam i skanuję wszystko, co się da w poszukiwaniu aspektów. No już chyba mi się udało, mam większość. Tak myślę przynajmniej. Ja, dobra. Statuły się nie da. Statuły się nie da. To jest blok niewiadomego pochodzenia, nie współpracuje. Co my tutaj mamy? Cegły się już zrobiły. Bardzo dobrze. I teraz... Właściwie już wystarczy, 14. Bo chcemy zrobić Sandy Bricka. Chcemy zrobić Sandy Bricka, a Sandy Brick to jest trochę piaskowca, przepraszam, trochę piasku i trochę właśnie zwykłych cegieł. O, to jest Sandy Block tak zwany. Pojawia się teraz bardzo, bardzo ważne pytanie. Czy to będzie dobrze wyglądać? Jak zrobimy z tego słupek? Zwłaszcza na tej ścianie. Tęsknię trochę za kilofem z w tym za kilofem z jak to się nazywało, to takie co sprawiało, że się szybciej kopie, efficiency. O, dobra, zobaczcie, coś nie jestem przekonany. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie zrobić ze smoothstone'a. Coś mi się wydaje, że on będzie lepiej się prezentował. Ale żeśmy tego za cienko pokroili. Dawać mi tą piłę jeszcze raz. Smooth sandstone. Siach. To nie tak miało być. Przynajmniej szybko się rozbija. Tak, tak, tak. Tak. No, wiecie co? Chyba wolę to. Chyba wolę to. Jeszcze w najgorszym wypadku możemy. Pytanie. No właśnie, sand. Sand. Pytanie, czy można taki sam słupek zrobić z piachu? Jak myślicie? Sand. Smooth sandstone, sandy brick. Fancy sandstone brick. Nie. Sandstone brick pillar. Fancy sandstone pillar. Nie, ze zwykłego piachu się nie da. Jakby jeszcze sprawdzić, bo Smooth Sandstone w drugiej wersji. Jak to się robiło? To się robiło takie głupoty.
Jak się go kolorowało? Sandstone. Jaka była ta taka śmieszna receptura, żeby kraftować lepszy? Sandstone, chisel, sandstone. To są dwie płytki. Smooth sandstone, aha! Musimy zrobić płytki. Zobaczmy, może wzorek będzie ciekawszy. Co prawda i tak na razie wygląda genialnie to, co zrobiliśmy z Chisel Sandstone. Z takim wzorkiem jest. A teraz spróbujmy z niego zrobić słupek. Ciekawe, czy ten wzorek zostanie zachowany. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, wam powiem nawet. Jakoś nie było takiej potrzeby. O, słuchajcie, ale mam fazę. Ale faza będzie. Nie. No to tak. Tych sandy bricków, to na razie wyłączmy bajle. Z tym sandy brickom podziękujemy. One są. Mają potencjał, ale nie tu. Tu nie będą pasowały. Weź tu wyskocz. Oczywiście zeskanować. Hehehehe. Named. A, nieważne. No i teraz zróbmy taki numer. Ten słupek stąd zabierzmy i na jego miejscu postawmy ten zdobiony. Pudło. To nie był zdobiony, to był zwykły. Chiseled sandstone. Spilar. No to trochę słabo widać, ale nie, no zobaczcie, jaki efekt jest. Zdecydowanie to teraz wygląda po prostu bajecznie. To taki tu nawet korytarz można by zrobić w sumie. Tak trochę się zastanawiałem, czy zrobić tutaj te słupki w taki podobny sposób, jak właśnie zrobiłem na myślę, Smooth Sandstone. Jak właśnie zostały zrobione na korytarzu, czyli cieńsze, grubsze i tak dalej, ale dwojga złego nie chcę, bo tutaj będzie warsztat, wystarczy, że będę miał taki niewielki akcencik właśnie z tego chisel sandstone'a, którego właśnie muszę jeszcze zrobić, bo mi wyszło. Ale rozumiecie, widzicie tą gębę creepera, no nie? Musicie ją widzieć. O. I taki w sumie będę miał warsztat. To wygląda prawie jakby to było złote. Na razie i tak nie będę bardziej się pchał w taką piaskowcową tutaj tematykę. Skończyła mi się piła. Kurczę, szkoda. Trzeba zrobić nową. Ewentualnie zużyję moją diamentową, która tam gdzieś mieszka. I dobra, to ja tutaj trochę te ściany ogarnę i wrócę do Was za chwilę po krótkiej przerwie i będziemy się zajmowali, nie wiem, czy może tam craftem, albo jeszcze dopracujemy magazyn. Nie będzie tam crafta. Tam craft jest nudny. Dzisiaj miałem fazę na budowanie, na tworzenie ścian. Trochę poza kamerą, z oczywistych względów, bo inaczej byście pomierali z nudów. I teraz, tak mniej więcej będzie wyglądał pokój tam craftowy. Nie za wysoki, nie za niski, po to, żeby można było tej tasów i tu sprzątać. Czy będę miał tutaj pole siłowe, tak jak w poprzednim sezonie? Nie wiem jeszcze, być może, prawdopodobnie. Nie jest to głupi pomysł. W każdym razie będzie zdecydowanie szybciej i wygodniej to sprzątać. Oczywiście na razie nawet nie mam ołtarza, więc się nie przejmuję. Research jeszcze będę musiał zrobić. Jakie jest założenie? Tu będzie stało tu biurko. Tu będą stały jakieś stoły do dekonstrukcji, albo tu będą stały stoły do dekonstrukcji, jeszcze się nie zdecydowałem. Tu natomiast będzie stał piec do wypalania aspektów i pod ścianami, tutaj po obwodzie, planuję postawić słoiki. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Teoretycznie mają obsługiwać golem tym razem, więc nie wiem jeszcze, czy jak będą stały trzy rzędy, to czy ten golem biedny sięgnie, ale jakby coś wykombinuje. No to dobra, to tyle na razie z Towncrafta, a jeszcze oczywiście to oświetlenie będzie trochę lepsze, nie te pochody, takie bardziej mistyczne. Okej, odłóżmy to wszystko. Jako, że nie Towncraft, to czym się zajmiemy? Zajmiemy się trochę buildcraftem, trochę thermal expansionem. Zobaczcie, posprzątałem. Tutaj będzie mój termalowy warsztat. W takiej ładnej wnęce, ścianie, tam jeszcze jest niezamurowane.
Nie chciało mi się już, nie miałem siły. Tu też ładnie zamuruję fasadami, będzie pięknie. Co jeszcze? No, wszystko fajnie wygląda. Udało mi się nawet wkomponować ten taki cały wielki giga mega laser. Nie? Sufitu jeszcze nie ma. W każdym razie, w momencie, kiedy pojawiły się ściany inne niż cobblestone'owe, tak jakby się tu zrobiło ciaśniej. Pomimo tego, że sprzątnąłem na środku, mam takie nieodparte wrażenie. Tutaj jest taka wnęka, niby tędy jeszcze można przejść póki co. Być może tu będzie zejście serwisowe pod podłogę. Jeszcze nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem tego reaktora całego. Dobra, odłóżmy to wszystko, co nam nie będzie potrzebne. Ten dir, ten abyssal brick, to może niekoniecznie. Kamień. To carpenters i abyssal block. Abyssal brick to już nie do końca. Cobblestone mogę odłożyć i jeszcze ten cobblestone, ewentualnie soul sanda. No i dobra, ta reszta się nie mieści. Tutaj cały czas się coś przerabia w dalszym ciągu, bo wrzuciłem na taki dość długi cykl przerabiania netherraka na netherbriki. Tu się gdzieś mielił obsydian, który to obsydian służy nam do wytopu szkła, ale na razie, bo wiecie co, bo już tego obsydianu chyba nam wystarczy chwilowo, więc to wszystko... Dobra, skasujmy. Nie będzie nam potrzebne, odłóżmy. Te skrzynki tutaj, na razie to jest ogólnie totalny śmietnik. Więc się nimi nie przejmujcie. Kiedy się posprzątał? Na razie są podręcznym zbiorem wszystkiego. Chciałem pójść na górę, posprzątać wszystkie skrzynki tam z domku, ale jak rozbiłem jedną, jak mi się wysypało gratów, to stwierdziłem, że jeszcze nie teraz, nie mam tyle miejsca w magazynie. Dobra, Buildcraft mówimy, tak? Czyli Buildcraft. Dobra. Będziemy potrzebowali paru takich drobiazgów. Myślę, mam nadzieję, że mi się uda zrobić. Będziemy potrzebowali Orgate'a. Dobra, Orgate'a. Nawet to jest strasznie dziwna receptura. Red wire, blue wire. Do tego, z tego co pamiętam, będzie potrzebny redstone. Trochę redstone'u i trochę... chociaż wiecie co? Redstone'u to akurat będziemy potrzebowali dużo. I trochę lapisu. Lapisu dosłownie trochę do zrobienia paru chipsetów. Będziemy również potrzebowali Gravela na zrobienie rur cobblestone'owych. Chyba za dużo wziąłem, ale to nic. Glass normalnie, to weźmiemy tylko trochę. Tak sobie pomyślałem, że może i te fasady jeszcze zdążę machnąć, ale na razie może sobie derujemy. I jeszcze sobie pomyślałem, czy by nie zrobić czegoś takiego. Może niekoniecznie. Dobra, na razie sobie to zostawmy. Dobra, przeleciało. Mamy to. Myślę, że teraz przydałby się crafting table. Tam niestety wszystko się przesunęło już tutaj. Cobblestone. Cobblestone, bardzo ważna sprawa. Bez cobblestone'a ani rusz. W dzisiejszym świecie. To jest budulec uniwersalny do wszystkiego. Wszystko z niego można zbudować. Pochodnie, tickers, konstrukty są zabawne. Naprawdę. Dobra, mamy to. I z tego musimy stworzyć rurę. Tak zwaną cobblestone structural pipe. I wiesz co, wiecie co? Stworzymy jej więcej. Bo już widzę, że będziemy ich więcej potrzebowali i zrobimy ich cały stack nawet. Dobra, jak to wygląda dalej? Jak sytuacja się tutaj kształtuje? Chciałbym... No to może nie, może niekoniecznie. Może najpierw jeszcze zróbmy coś innego. Energy cell. Zwykły redstone'owy energy cell jest bardzo prosty. Electrum ingot.
Ojej. Dobra, to kraftowania będzie trochę dłużej. Nie pamiętam, gdzie to wszystko trzymam. Skupmy się. O, tak, Carpenters. Fajne takie bugi, co nie? Co cztery są upierdliwe. Carpenters tile wypełniają wszystkie wolne przestrzenie w kilku różnych miejscach. No niestety trzeba to jakoś przeżyć. To od razu, jak te lasery ruszyły, to włączmy nasz reaktor. Włączmy reaktor, powiedziałem, włączył się. Pochodnia, bądźmy oszczędni na pochodniach. Dobra, tu się trochę robi. Myślę, że na razie możemy sobie darować. Potrzebujemy zrobić te buildcraftowe gate. Normalnie to chyba iron ory robiłem zazwyczaj, czyli zwykłe iron chipsety i czerwony pipewire. Iron chipset. Tak. Żeby nie skłamać. Ile będę potrzebował tak naprawdę? Wiecie, nie mam zielonego pojęcia. Na początek myślę, że tylko dwa, ponieważ rozpatruję tutaj operację dotyczącą tylko i wyłącznie tego stołu. Tak, żelazne ingoty są jeszcze potrzebne do tego wajera. Ludzie by trochę potrzebowali. Tylko operacje dotyczące tego stołu, czyli ten stół rusza, ruszają od razu lasery. I teraz, właśnie, żeby nie skłamać, no, wireless redstone na razie leży i kwiczy. Więc powiedzmy, że musimy wyjść na tamtą stronę przez ścianę i parę rzeczy poprawić tutaj, czyli będziemy również potrzebowali hardened energy conduitów. Ale niedużo, parę dosłownie sztuk. Nie będziemy potrzebowali większej ilości. Chyba nawet jakbym to tak policzył. Nie. Co jeszcze jest potrzebne? Red pipe wire. Karamba. Barwik, co? To jest problem z tym czerwonym barwnikiem. Jego można otrzymać z Minium Stone'a, jeśli dobrze pamiętam, i Inksaków. Ale skończy się na tym, bo ja nawet nie wiem, gdzie ja tutaj je mam w tym śmietniku. Próbuję znaleźć. O, dobra, mam Red Rose'y. Gdzie jest nasz pulverizer? Wiedziałem, że się do czegoś kiedyś przyda. Byłem na małej wycieczce, szukałem różnych dziwnych rzeczy związanych z Bystcraftem. Bystcraftem powiedziałem, stał craftem, zgadując nody na przykład, zbierając aspekty i znalazłem trochę różyczek. Więc na razie jest super. Wydawało mi się, że widziałem nodę. Dobra. Red Pipewire. Uhu! Ale śmiga. Dobra, ile tego poszło, bo nie zdążyłem policzyć. Dobra, myślę, że tyle wystarczy na razie. Następnie potrzebujemy tego Orgate'a. Altarki nie. Diamond Orgate, Gold Iron Orgate. Gdzie jest Iron Orgate? Altarkik. O, jest. Iron End albo Iron Orgate. I to jest. To plus to i mamy bramkę, czyli musimy wyciągnąć trochę tych rurek stąd, rzucić tu i robimy Iron Orgate'a. Dwie sztuki, dosłownie dwie sztuki. I to chyba przez chwilę nam wystarczy, jeśli o mnie chodzi. Tylko teraz jak o tym myślę, będziemy musieli coś jeszcze zrobić, jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną rzecz, której nie przewidziałem tak do końca, czyli będziemy musieli poprowadzić rurę, która będzie sterowała tym obwodem tam na górze. I tu pojawi się problem, ponieważ mamy granicę czanku jakoś tak strasznie blisko i to nie jest dobre miejsce tak naprawdę. Więc jakby to zrobić inteligentnie? Wtedy przez środek nie możemy, bo tam nam przeszkadzają lasery. No dobra, trudno, czyli zrobimy coś takiego, że pójdziemy w tą mańkę. W tą mańkę, tutaj się schowamy. No w końcu po to te ściany takie grube zrobiłem, żeby to było
funkcjonalne w jakimś stopniu. Minimalnym, bo minimalnym, ale jednak. I czyli tak, dobra. Chodźmy tutaj, musimy wykopać. Na szczęście mam super hiper łopatę. Co prawda szkoda, że kopię aż takie duże kawałki, no ale nie poradzimy. Z dwojga złego może lepiej, bo będzie szybciej. I teraz tak. Cobblestone Structural Pipe. Ustawiamy. Najlepiej by było tak, prawda? Ale nie wyglądać to będzie dobrze w żaden sposób. To nigdy tak naprawdę nie wygląda dobrze, chyba że stoi pod ziemią, ale tym razem nie może. Więc musimy jakoś to przeboleć, ale jeszcze przy okazji się trochę rozpędziłem. Bo ta cała rurka, ona będzie lecieć trochę głębiej niż wszystko, niż wszystkie pozostałe instalacje, czyli na dwóch kratkach. To głównie dlatego, że gdzieś tutaj jeszcze nad nami po pierwsze musi się znaleźć teoretycznie ciąg rury logistycznej. Dodatkowo ewentualnie jeszcze jakaś rura z płynem. Mógłbym puścić w poziomie podłogi. Nie, to już jest za daleko. To się to zamrujmy na wszelki wypadek. Tak, i to będzie tu. Tutaj. Dobra, czyli to możemy spokojnie sobie zakitować. Możemy? A tu się pochodnia skitrała, dobra. To chyba sobie zepsułem trochę ścianę z tamtej mańki. Trzeba będzie zaraz po tyści zobaczyć. Postawmy cobblestone structural pipe tam, gdzie jej miejsce. A ja a propos, bo już od razu zapomniałem wziąć ze sobą tego redstone wire. I pociągnąć go właśnie po tejże samej rurze. Od samego początku do samego końca. Bo ta rura będzie sterowała. Teoretycznie mógłbym użyć wireless redstone, aczkolwiek jakoś nie mam beny. Nie ten. Ostatnio Chicken Bones mi podpadł bardzo, bo nie aktualizuje swoich modów. Zaktualizował chyba tylko 3 z 5 czy 6. Oczywiście wszyscy jesteśmy wdzięczni za Project Reda, no ale jednak mimo wszystko mógłby się bardziej postarać. Zwłaszcza, że na przykład nie aktualizuje ostatnio code, nie Chicken Core, tylko Chunk Loaderów tych swoich. Chicken Bones, Chunk Loaders, czy jak to się nazywa. Dobra, wyłączmy to łościna. Miałem naprawić sobie ścianę, prawda? Tak. Zgadza się? Nie zgadza się? Co gdzie zepsułem? No dobra, byłem przekonany, że sobie coś rozwaliłem. Na szczęście nie. Dobra, chodźmy na górę teraz. Chociaż może zanim pójdziemy na górę, ustawmy jeszcze bramkę na wysyłanie odpowiedniego sygnału. Mam nadzieję, że to nie jest zbugowane i działa. Czyli robimy orgate'a. Work to do. Work schedule. O, work schedule to jest to. Red pipe signal. Czyli jeżeli coś się będzie działo, to będzie wysyłał sygnał po czerwonej rurze. Będę musiał również jakieś wymyślić wejścia serwisowe tutaj z tyłu, bo jak to wszystko zamuruje, to będzie taka strefa zero, że ho ho. Dobra, tu mamy tą rurkę naszą. Ciekawe, czy tam wystarczy tych rur. Żeśmy strasznie naokoło poszli tym razem. Red pipe wire, tak. Całość, żeby nie było, oczywiście musimy puścić nad linią sufitu. Czyli trzeba się tutaj jakoś tam wydostać, przedostać i to zrobić, czyli zaraz się będziemy musieli podsadzać. Przydałby się jetpack. Na szczęście już zaczynam zmierzać w stronę Miscrafta, więc kto wie, może wkrótce. Dobra, tu mamy dziurę. Użyjmy mocy, czyli dirtu, bo dirt będzie łatwiej posprzątać. Również, jak widzicie, czekam na pomysły związane z sufitem i podłogą, z czego by je wykonać. Więc jak macie jakieś fajne propozycje, to dajcie znać. Podłogę to tak myślałem, żeby pójść po najmniejszej linii oporu i zrobić jakiś półpłytek, ale koniec końców to będzie wyglądało tandetnie, więc może się uda coś ciekawszego zrobić. Okej.
Doleciała ta rurka na koniec? Chyba tak, tam nie widzę, co tam się dzieje na zakręcie, co prawda. Chyba ją właśnie zdjąłem. Dobra, zobaczymy jeszcze za chwilę. Jedno rusztowanie mniej, musimy się przerzucić tu. I teraz tak. Energy cel, który planuję umieścić, chcę gdzieś tutaj z przodu, tak naprawdę na samym narożniku. Tak, aby on sterował wszystkimi laserami, czyli de facto będzie znajdował się ten energy cell w tym miejscu. Dobra, to rozwalić, dam radę. Dobra, tu będzie znajdował się energy cell, czyli sterowanie trzeba dociągnąć jeszcze jedną kratkę w bok. Całkiem nieźle wyszło. Myślałem, że będzie większe przesunięcie, ale się udało. I teraz tak, tu ustawiamy znowu bramkę i tym razem red sig pipe signal, emit redstone signal. Czyli teraz próba generalna. Sprawdźmy, czy coś możemy skraftować. No dobra, tu jest sygnał. Ciekawe, czy jeszcze zdążymy. Tu jest sygnał. Tutaj też jest sygnał. A na górze co z sygnałem? Bo coś nie widzę. Słuchajcie, czyli może być wpadka. Będę musiał coś zakombinować. Tu jeszcze jest sygnał. Tu się urywa chyba dopiero. Przydałby się Optifine. Rany, jak ja tęsknię za Optifinem i tym śmiesznym zoomem. No dokładnie, zobaczcie, nie ułożyłem rurki. Jest rurka. To się w ogóle świeci? Nic nie widzę. Właśnie tak. Jetpack. Dobra, to się chyba świeci. Jest redstone signal. Może zdejmijmy, o. Tak, działa. Dobra, jest spoko, czyli super. Czyli to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Teraz będę musiał tylko skraftować te bardzo drogie rzeczy z Enderium do Energy Celli. No i myślę, że nie omieszkam wam tego pokazać, jak tutaj przynajmniej ustawiam, ewentualnie jak kraftuję. Zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj tutaj do tej drugiej części chciałem zaprosić GFmoda, bo był na serwerze, ale niby był plan, żebym zrobił tam crafta, ale w końcu stwierdziłem, że nie ma sensu, bo wtedy jeszcze nie miałem podkrywanych aspektów, więc to by trwało. Poza tym research, muszę powynajdywać jakieś ciekawe rzeczy, coś tam fajnego zrobić i tak dalej. Wszyscy to widzieliśmy. Więc jeszcze raz, to będzie wszystko na dzisiaj. Dajcie znać w sprawie sufitów i podłóg. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku Mistrzów Minecrafta i Magii. Cześć!